Piękne słoneczko wychodzi. Mamy dzisiaj bardzo wietrzny dzień kolejny. I ciemne chmury. Chyba parasolkę zabiorę ze sobą. Witajcie w nowym vlogu. Mamy prawie godzinę 11. Wychodzę z Maxem na zajęcia. Jedziemy do centrum Newcastle. Tam jest budynek Dance City. W tym budynku, co tam jest? Ćwiczenia, nauka tańca, zajęcia dla dzieci. Takie wszystko tam mają. I wiecie co, znalazłam takie fajne zajęcia. Tam jest trochę gimnastyki, trochę ćwiczeń, trochę tańca. Między 4. a 6. rokiem życia. Jedną godzinę to trwa, 8 funtów płaciłam. Online wykupiłam bilet. I właśnie jedziemy na to. A w ogóle zaczęło się od tego, że kiedyś stałam tutaj z Maxem w kuchni, oglądałam telewizję, a on kroił warzywa i wiecie co? Hip-hop leciał i to była jakaś nauka tańca czy coś, jakiś program leciał. I nim po prostu całym ruszało, on tańczył, ruszał się, po prostu porwała go ta muzyka. Kolejny raz usłyszał gdzieś muzykę, znów to było i zaczęłam szukać właśnie lekcji hip-hopu dla niego. Te lekcje są od 7 roku życia, więc jeszcze trochę poczekamy, ale właśnie znalazłam takie zajęcia wszystko w jednym. Mówi się, jak coś jest od wszystkiego, to jest do niczego. No zobaczymy, ale myślę, że taka gimnastyka, właśnie taniec, ruszanie się, zabawy, to jest coś fajnego dla dzieci. Także jedziemy, pierwsze zajęcia, powiem Wam, jak spędził Max tamten czas. Ja tam nie będę mogła wejść, sobie kawkę w tym czasie wypiję, ale Max nam opowie. Prawda, Maksiu? Cześć! Ale co się znalazłem, na wyspie coś takie same, tak jak to. Maksiu, to są kropeczki, co tata w Sylwestra fajerwerkiem przypalił. Jesteśmy już na miejscu, zaparkowałam tutaj pod Discovery Muzeum. My musimy iść tam za ulicę. Maxa wyciągnę z auta, zapłaciłam za parking, za 3 godziny zapłaciłam. I koszt tego to jest 4,70 funta. Chyba ktoś tu zasnął w aucie. Chyba ktoś tutaj się bawi, że zasnął. Chyba ktoś tu zasnął. Pięknie pas poprawiasz. Wiecie, że chodził tutaj właśnie pan i sprawdzał, czy parkingi opłacone mają samochody. Tutaj jesteśmy przy głównej ulicy. Tutaj jest Dance City, dokładnie naprzeciwko właśnie Discovery Muzeum. No i chyba tutaj na przejście pójdziemy. Nie wiem, od której strony tam się wchodzi. Pierwszy raz to zawsze jest taki dziwny, ale mamy jeszcze 25 minut czasu, także na spokojnie. Nie spadnij. To musi być tutaj wejście. Tu jest ulica. Ale jesteś duży. Ohoho. Tutaj z tyłu budynków jakie tereny. Nigdy tutaj nie byłam. Dance City. Teraz wychodzi na to, że jesteśmy za wcześnie. Ja zawsze wszędzie za wcześnie jeżdżę. Ja jestem wtedy spokojniejsza. Wolę przyjechać wcześniej i chwilkę poczekać, niż się, wiecie, denerwować, że się spóźnię. Tym bardziej, że w centrum Newcastle to nigdy nie wiadomo, jak z parkingiem. Akurat dzisiaj się udało. Wchodzimy. Do otwierania drzwi. No, ale to właśnie już są nasze otwarte. Tu musisz te teraz przycisnąć. To jest kawiarnia też w środku. No idź. Oj, tutaj musimy się zapytać. Tutaj pani nam kazała iść do windy. Max, odejdź, tam się uczą grać na jakichś instrumentach. Panie się uśmiechały do ciebie. Musimy iść do windy. Naciskasz windę? Tu Max, nie! Jedny. Tutaj, synek, tu jest winda. Ale by przycisnął alarm. To jest alarm. O pomoc tam się woła, wiesz? My idziemy do windy i na najwyższe piętro wjeżdżamy. Tutaj, na trzecie.
O! Ciepło tu jest. Tak. Dance Studios. Wow. 2, 3 i 4. I Max idzie do numer, do studia numer 2. Tak? Tak. Wow. Szybko przyjechaliśmy, nie? Tak. Boisz się? Rączkę mi dajesz? Tak. Nie bój się. Tu już czekają. Max tam się przypatruje. Tutaj Max będzie miał zajęcia w tej sali. Przed chwileczką jeszcze ktoś ćwiczył. Już teraz wyszli. I już po zajęciach jesteśmy. Jak ci się podobało? Fajnie, ale wiesz, ja wiem, co ten dzwonek znaczy. Co to znaczy? To znaczy, że jakbyśmy utknęli tutaj, to wam trzeba przycisnąć. A, bo ty pamiętasz, jak byliśmy na wakacjach w hotelu w Turcji, tak. Nie? Jeszcze. No. Wiecie, że ja myślałam, że to się Maxowi nie spodoba, a on wyszedł z tych zajęć tak zachwycony, powiedział, że on chce tu wrócić. Bo miałam takie mieszane uczucia. Trwało to godzinę, w ogóle te zajęcia, zanim weszli, zanim wiecie, buty wszyscy zdjęli, zanim wszyscy się zebrali, te zajęcia się zaczęły tak naprawdę 10 po. I oni na początku siedzieli tylko w kółeczku, rozmawiali, ale jesteś znów duży. Potem do rytmu muzyki zaczęli biegać i tam biegać i tańczyć, taki miks był. Potem znów siedzieli w kółeczku i robili coś na siedząco, potem znów biegali, ale większość tego czasu oni siedzieli po prostu. I ja myślałam właśnie, że Max będzie negatywnie nastawiony, a on wyszedł, że chce jeszcze przyjść. Czyli super, będziemy chodzić tutaj regularnie co tydzień, a obok w klasie były zajęcia i chłopcy na ziemi tańczyli, wiecie, nogi trzymali dłonie na ziemi i nogami dookoła tak jakby swojego ciała, nie wiem jak to pokażę, wytłumaczyć, tańczyli. Pokażę wam, o tutaj. Tak robili? Czekajcie, o tak i o tak. O właśnie! Super, nie? To się Maxowi bardzo spodobało i aż zeszłam, wiecie co? Tutaj do recepcji i się spytałam, co to za zajęcia były w pokoju numer 3. I były to zajęcia, które się nazywają breaking i to są od 7 do 11 roku życia. Pani powiedziała, że jak będzie miał 6,5, może już dołączyć do nich. Na razie są tylko na taki wiek te zajęcia, na których właśnie byliśmy, lub balet. Nic takiego innego tanecznego nie mają, ale no, jak będzie miał 6,5, to na pewno zapiszemy go na tańce. Ale tak mu się spodobało, ojenki, kto mnie tak ukochał. Kocham cię bardzo, wiesz? A! Bo ty chciałeś zawisnąć na mnie. A teraz gdzie idziemy? Do Discovery Muzeum! Idziemy do eksperymentu. Jesteśmy przy Discovery Muzeum, to pomyślałam, idziemy spędzić tam sobie z godzinkę, półtorej. Niech Max tam się jeszcze pobawi. Także co? Ruszamy, chodź! Ale cześć! I jesteśmy na miejscu. Pierwsza atrakcja, lokomotywa Thomasa. No idź do środka. Pamiętam, jak tutaj z Maćkiem byliśmy i z Wojtkiem. No i teraz tą wajchę przełóż, o, i poleciała do góry. W takich momentach moja kurtka z szelkami sprawdza się idealnie, zobaczcie. Zdjęłam sobie i się trzyma. Szkoda, że Max takiej nie ma.
Congratulations, you've now made a circuit using a John Henry home sweet. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. To jest taka fajna gra, trzeba wystrzelić piłkę i zależy, gdzie ona poleci. Stówkę masz! 100 punktów! I leci na dół z powrotem, jak się obniży. Ale już jedną masz w ciężarówce, nie? Jest! Trzecia piłka wleciała! Brawo, Maksiu! Ale dałeś radę, 3 piłki wrzucić. Bye bye. Oglądamy teraz taką piękną makietę, tutaj jak rzeka Tyne płynie. Niesamowicie to wygląda. Tam koło Moniki było? Tak, rzeka tutaj płynie. Co ty tam widzisz? Klikam. O, działa? Klikam. Tak, płynie nasza rzeka. O, fajnie zrobili tą makietę, naprawdę. Spuszczasz wodę w toalecie? Tu też zaraz poleci. O! Kierujemy się już do wyjścia, idziemy tylko do sklepiku z pamiątkami. Max tam chciał jakąś rybkę kupić, czy jakiegoś kraba, czy coś, zabawkę. Wow, ale skarbów tutaj. Tu są. Krab jest. Rak, czy homar, homar jest chyba. O, jeden płaszczka. Idziemy do auta. Spędziliśmy w sumie tutaj prawie 4 godziny. Nieźle. Jest teraz prawie godzina 16. No i zobaczcie, gdzie my dojechaliśmy. Na co mnie Maksiu namówił, co? Do McDonalda. Ale skoro taki fajny dzień mamy, to czemu nie? Zajechaliśmy, nie? Zajedziemy, chciałam powiedzieć, bo całą drogę. Maksiu mówił, zajedziemy do McDonalda. No i jesteśmy. Maksiu, frytki, cheeseburger czy nuggetsy? Nuggetsy. I soczek do picia. Tak, a jeszcze frytki. Tak. A ja, wiecie co, chyba kawki się napiję i nie wiem, czy rapa sobie nie zamówię. Zaraz zobaczę tam w środku. Pomyślę, bo też mam na cheeseburgera zwykłego ochotę. Pomyślimy, nie? Tu jesteśmy na Kingston Park. I tam jest napisane McDonald's. Tak. Czytałem, tam było napisane McDonald's. Tak, McDonald's. McDonald's. A wiecie, co właśnie w radiu mówili? Że Facebook obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Ale wiecie, które? 20 urodziny! 20 urodziny Facebook obchodzi. Jak to jest możliwe? Przecież to minęło może 5 lat. 10, góra. A tu 20 lat. Teraz nie jedz słodyczy, jak idziemy jeść. 20 urodziny Facebooka! W szoku byłam po prostu, jak to mówili. Dobra, idziemy do środka. No i zamówiłam Happy Meala, zamówiłam sobie rapas, Cesar and Bacon Chicken i dużą białą kawę. 7,57 do zapłaty. My way, my way, my way, my way.
in the dark against it all, but made it through the day, cause I found my way. It's for him. For him, yeah. O, ja cię! Loda przyniosła ci pani. Pyszny. Jesteśmy już w domu. Jest godzina 17:08. I ja wam muszę coś powiedzieć. Coś w ogóle wodę gotuję, bo herbatkę sobie robię. Earl Grey. I wiecie co? Ostatnio Max bierze tego batona ze stołu i mówi: mama, co tu jest napisane? Sy-ry-a-my. Sram. Jeden, przepraszam. Nie użyłam takich słów. Nie wiem, co mu się stało, ale czytał od tyłu. I po prostu my z Wojtkiem tutaj siedzieliśmy i to był taki szok dla nas. Spojrzeliśmy na siebie, a Wojtek mówi: Maksiu, od tyłu przeczytałeś. Przeczytaj z drugiej strony. My, a, ry, sy. Ale takie zaskoczenie to było, że normalnie tyle śmiechu. Dajcie znać, czy pijecie herbatę Earl Grey z mlekiem. Kiedyś spróbowałam i tak mi zasmakowała, że teraz za każdym razem mleka sobie właśnie do Earl Grey herbatki dolewam. I niech teraz tak się moczy. Ostatnio wam pokazywałam we vlogu, że Wojtek wynalazł ten nowy sklep. Jak on się nazywa? Discount Dragon. I wam mówiłam, że więcej kaw mi Wojtek zamówił. Jeszcze gorąca herbata. Więcej kaw mi zamówił. No i właśnie zobaczcie. Zapukał ktoś do drzwi, otwieram, a tam listonosz stał. Właśnie pan listonosz przyniósł 3 kartony, 3 przesyłki. Wojtek zamówił mi kawy znów z tego sklepu Discount Dragon i jeszcze tam jakieś dodatki zamówił. To zobaczymy za chwileczkę. No i w pierwszym kartonie było 5 opakowań tej kawy. To jest kawa Nestle, 2 opakowania kawy Starbucks. 3 razy taki woreczek to jest z przyprawą paprykową do kurczaków do pieczenia w piekarniku. 2 razy orzechy nerkowca. Tu zobaczcie, jakie fajne płatki Instant Oatmeal. I tu jest 6 paczuszek chyba w środku. To 2 takie zestawy wziął Wojtek. I 2 szampony Pantene. To są fioletowe do włosów blond. I te szampony były po 1 pensie u nich. No, bardzo tanie. Przechodzimy do kartonu numer 2. No i tutaj mamy kolejnych 5 paczek tych kaw. One są po 99 pensów. Dlatego sobie taki zapas teraz robimy. Tutaj jest cały karton tej kawy Starbucks. Tam jest 18 kapsułek. W środku po 3,50 jedno opakowanie. I tutaj jest ich 7. 2 razy Oreo, czekolada do zalewania wodą lub mlekiem i 4 razy passata pomidorowa naszej ulubionej firmy Napolina i one były, po ile one były? Po 1 pensie. 1 pens, wyobrażacie sobie? No i przechodzimy do kartonu numer 3. No i tutaj mamy kolejny cały karton, czyli 7 opakowań kawy Starbucks, jeszcze 2 opakowania osobno i 5 opakowań kawy Pot. W ogóle dzisiaj to chciałabym pozdrowić wszystkie samotne mamy, które samotnie wychowują dzieci. I to nie tylko, wiecie, które są zupełnie same, ale też których mężowie za granicą pracują. I widujecie się tylko od czasu do czasu, bo tak sobie właśnie o was pomyślałam, bo zazwyczaj my, wiecie, z Wojtkiem spędzamy czas razem. A dzisiaj był taki dzień, że Wojtek pracuje i to w sumie od rana. I od rana jestem sama z Maxem. I jakoś tak tyle czasu, wiecie, atrakcję mu wynajdywałam poza domem. Ta klasa, znaczy te zajęcia, potem muzeum, potem ten McDonald's. Teraz tutaj siedzę z nim w salonie, on rysuje, coś tu na ziemi klęczy. I tak, wiecie co, tak właśnie sobie skojarzyłam, że takie ciężkie jest życie samotnej mamy. Jak już dzieci pójdą do szkoły, no to jeszcze, wiecie, czy do przedszkola, no to macie tą chwilę dla siebie, czy macie czas, wiecie, iść do pracy w ciągu dnia. Ale ja za chwilę, jak położę Maxa spać, ja właśnie zaczynam pracę. Cały wieczór spędzę na pracy przy komputerze i jeżeli taka samotna mama jest cały dzień z dzieckiem w domu, a
a musi pracować, czy też właśnie z domu pracuje, to te wieczory spędza na pracy. No nie każda, ale tak ja porównuję akurat do mojego dnia dzisiejszego. I wiecie, tak sobie pomyślałam, jak wam jest ciężko, bo tak zazwyczaj jak jesteśmy z Wojtkiem, to czy ja, wiecie, zamknę się u góry w ciągu dnia, popracuję, czy wieczorem Wojtek położy Maxa spać, ja w tym czasie też już mogę popracować. Jakoś tak raźniej, luźniej, szybciej, łatwiej wszystko jest robić razem. A takiej samej mamie to kurczę, tak jest naprawdę ciężko. I tak sobie o was pomyślałam i ściskam was bardzo mocno i pozdrawiam was bardzo mocno. A jeszcze mi się przypomniało, że ja właśnie jako taka samotna mama rok czasu spędziłam. Przecież jak Wojtek wyjechał do Anglii, to przez pierwszy rok on był tutaj w Anglii, ja byłam w Polsce z dziećmi. Monika miała wtedy 5 lat, Maciek 8. Maciek zaczął szkołę, Monika chodziła do przedszkola, ja pracowałam na cały etat. Pamiętam codziennie 6 rano. Gdzie? Wcześniej! To my po 5 chyba już wstawaliśmy. Szykowałam dzieci. I wiecie co, zawsze spędzałam z nimi, pamiętam, w ich pokoju, siadaliśmy na ziemi i spędzaliśmy takie dobre 15-20 minut. Jeszcze z samego rana przed wyjściem tuliliśmy się, ściskaliśmy się, żeby na cały dzień nam buziaków wystarczyło. Jeszcze też pamiętam takie tajemnicze nici, wiązałam, że oni mają do rączki przywiązaną nić i ja mam przywiązaną nić i że nawet jak oni są, wiecie, osobno, Monika w przedszkolu, Maciek w szkole, ja w pracy, to i tak jesteśmy razem połączeni. Pamiętam te czasy, ja. I wtedy wracaliśmy, wiecie, no Monikę do przedszkola, Maćka do szkoły, ja do pracy, na pełen etat pracowałam, wracaliśmy do domu 17-18, jeszcze trzeba było zakupy zrobić, ugotować, wykąpać, przygotować rzeczy na następny dzień, posprzątać dom. O jeny, to były czasy, ciężko było, no, z dwójką dzieci i to jeszcze w takim wieku właśnie oni, że wszystko, wiecie, trzeba było we wszystkim im pomóc, no, także naprawdę ściskam was bardzo mocno, samotne mamy i szacun, szacun za to, co robicie, jak naprawdę jest ciężko i jesteście silne, dzielne, dajecie radę. Zobaczcie, co właśnie znalazłam w szufladzie. Dla Maxa szukałam gazetkę, bo on chce tutaj coś odrysowywać i znalazłam w szufladzie książkę kucharską Życie na zielono, zdrowa dieta przez cały rok. I teraz nie wiem, czy ona była z księgarni, bo wiem, że kiedyś, ale to były lata temu, w Lidlu, jak się wydało jakąś kwotę przy kasie, to dawali książki, ale nie jestem pewna, czy to taka właśnie jedna książka z nich, czy ja ją kiedyś w Polsce po prostu kupiłam. Nie wiem, ale tak mi się spodobała. O, fasolka szparagowa z kozim serem. Słucham, Maksiu. No, a jest tutaj gdzieś napisane, jak robić to? Jak robić? To ja zaraz zobaczę, dobra? Tylko tutaj skończę tą książkę. No i właśnie tak sobie przejrzałam, że tutaj są bardzo fajne przepisy. Dajcie mi znać, czy często zaglądacie do książek kucharskich, czy raczej korzystacie z internetu, czy raczej z głowy gotujecie, wiecie, jakieś tam zapamiętane przepisy. Ale mi się ta książka spodobała. I takie proste te przepisy tutaj się wydają. Zobaczcie, jak kwiatki się rozwinęły, ale jak one pięknie wyglądają i mają tak niesamowity kolor. No to jest tak piękne, ja ci nie mogę. A co tutaj za śmieszki? Cześć, Maciek. Maciek, Lili i Max. I Max tacę tutaj przeniósł. Jak ona patrzy, co to się dzieje. Tylko światło zapalałem, ona tak... W ogóle, Maciek, to coś ostatnio się rzadko we vlogu pokazujesz. Zapracowany jesteś. No. Ale już... Pojutrze, gdzie jedziemy razem? Do Costco. Do Costco, już się cieszysz, nie? No, Maciek był raz w Costco w Ameryce, tutaj w Anglii nie był jeszcze ani razu i to będzie pierwszy twój raz, nie? No i chyba jakieś próbki tam są? Degustacje, no. No. I dobra pizza, i dobre hot dogi. Oj, no. Wszystko spróbuję. Tak, tak. Chyba ani jednej degustacji nie ominę. Ja uwielbiam. To ja zależy, jak się trafi. Ja kiedyś swoje degustacje robiłem. Tak. Bawiliśmy się. No. A Max, ty też możesz się pobawić tak, że... Degustację. Że degustację możesz zrobić, że jakiś kawałek szynki wziąć i pocieć na małe kawałeczki i włożyć
wykołaczki i często będzie degustacja. I jak ktoś chce kupić, to może kupić szynkę. Możesz tak robić. Ale nieraz jak byliśmy z tatą, to było pełno, a nieraz nam na przykład tylko dwa stoiska, zależy jak się trafi. No, no to, a teraz jakie będę, to pewnie nic nie będzie. Ale już się cieszysz na zakupy, nie? Mhm, bardzo. Nic nie kupię pewnie, ale... Ale nie, jakieś tam były, coś takie z serem, jakieś takie szaszłyki i na zewnątrz jakieś chrupiące coś było. Tak? Takie jakieś korndogi czy coś. Musisz wejść na ich stronę i zobaczyć, co mają w ofercie, może już coś tam, wiesz, no, pomysły ci jakieś no podsuną. Maksy, coś chciał. Co chciałeś Maćkowi powiedzieć? No, Maciek, wiesz, że chciałem przynieść butelkę wody, żeby z Lili to zrobić, ale coś innego, żebym mógł próbować rozpieszyć Lili z tym. O, no to co? Osło, wiesz, ona lubi słomkę? Tylko, że musisz takiej robić, patrz. Ja widzisz, ona źle robiła. O. Co? Aha, on tą słomkę jej rzuca. Jak się śmieje, Maksiu. Ja. Nie ma co kłaść, bo on to... Połóż jej na stopień. O. Ja, jak ona bierze, tak w łapkę. No i teraz... O, jest, idzie. Nie, za nisko. Próbuję. Ale czekaj, korci ją. Jeden pęknie ze śmiechu. Bum! Ja tu sobie siedzę na kanapie. O jeny, czekajcie. Siedzę sobie na kanapie, montuję vloga, a Wojtek przygotował kolację. I winko, ile lodu. Chipsy, warzywka mamy. I tutaj kolacyjka. Smacznego. Makaron z serem, pulpeciki, brokuły, grzybki. A miały być na kolację kiełbaski z cebulką, ale to nic. Lubię, jak Wojtek tak mi przygotuje. Ale wiecie, tak myślałam, może i takie później przysmażę, żeby takie gotowe były już na jutro. Wiecie, tylko żeby chwycić i jeść. No, usmażymy sobie teraz. Nie wierzę. Mam tutaj te kiełbaski, mam boczusie właśnie chciałam do airfryera wkładać. Kiełbaskę z cebulką przysmażyć i nie mam cebuli. Ale wiem. Tak sobie myślałam, żeby wsiąść w auto i pojechać do sklepu, ale za bardzo mi się nie chce. Poza tym jeszcze mam pracę na komputerze, a mam tą chrupiącą cebulkę. A te kiełbaski mają być jedzone w bułkach takich do hot dogów, więc zrobimy chyba. Tak na łatwiznę pójdziemy. Usmażę same kiełbaski, włożę się do bułki, cebulka, ketchup i będzie pysznie. No i nastawię teraz ten boczuś też w airfryerze. Ja uwielbiam mieć takie rzeczy właśnie poprzysmażane, przygotowane w lodówce, bo czasami... Jak najdzie taka ochota na coś, to ja chodzę po domu, kręcę się, szukam czegoś, a nie zawsze ma się ochotę na jabłko. I wtedy otwieram lodówkę i jak nic tam takiego nie ma konkretnego, że tak powiem, to sięgam po słodycze, a nie jest to za dobre. No ale jestem naprawdę ciekawa tej kiełbaski. Ja ją kupiłam w Home Bargain i od razu Wam powiem, jak ją usmażę, czy jest dobra. Boczek umyłam, układam w naczyniu. I ja nigdy nie solę ani nie pieprzę przed robieniem. Ja uwielbiam go, jak wiecie, on już się zrobi i ja wtedy jeszcze taki gorący solą i pieprzem przyprawię. A myślę, że dłużej niż 15 minut. Myślę, że nastawię na 30 minut. O. Zawsze dostaję pytania o tego airfryera. Ja Wam zostawię link do niego w opisie pod filmem. Rewelacyjny, używam praktycznie codziennie. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z niego. Kiełbaski już porozcinałam, bo one wszystkie były połączone. Na oliwie będę smażyć. W ogóle to tak jak patrzę na tą moją patelnię. To już chyba jest najwyższy czas, żeby kupić sobie nową. Także będę musiała się do TK Maxa ponownie wybrać, patelnię tam obejrzeć.
Wcześniej przyszła przesyłka, listonosz przyniósł i ja byłam przekonana, że to coś do Wojtka. A się okazuje, że to dla mnie było. Zamówiłam nowe metki do butiku, do ubrań. Zobaczcie, jaka naklejka. Open me and see what's inside. No dobra, otworzyłam karton i się boję. Ja je sama zaprojektowałam i to powiem wam, dosyć szybko mi poszło. Ale z tej firmy, z której zamawiam, zawsze tak jak zaprojektuję, to zawsze to tak wygląda, tak w rzeczywistości, jak na tym projekcie, wiecie, na stronie u nich, tak to wygląda i ufam już im. No i zobaczmy, jak to wyszło. Tam-da-da-da. Karteczka zawsze, kto dla mnie pakował zamówienie. No i wizytówka, nie wizytówka, źle mówię, no bo to w kształcie wizytówek, ale to jest tak naprawdę metka. Tutaj będę robiła dziurki i to będę wieszała do ubrań w butiku. No i fajnie wyszły. Bardzo fajnie. Z tyłu białe. Chciałam, żeby były jednostronne. Bardzo mi się podobają. Oj. No naprawdę odjazdowo wyszły. Serio. I teraz albo tutaj dziurkę będę robić i do rzeczy przyczepiała. Wszystko tutaj jest. Adres mailowy, strona internetowa. YouTube, Facebook, butika. I Instagram. No bardzo mi się podobają. Naprawdę. Kiełbaski tak już wyglądają, jedną wyciągnęłam. Wojtek przekroi, zobaczymy, czy już w środku jest zrobiona. Tak, ładnie wyglądają. Dobra? No. Tak mało przyprawione, ale taka szczera. Mhm. No to chyba znaleźliśmy angielskie kiełbasy, które nawet są. To są te, co 85% wieprzowiny mają. Nie było co zepsuć. Nie ma tutaj co za bardzo, wiecie, parować. Woda żadna nie paruje. Widzieliście, takie jakie położyłam na patelnię. Wręcz napuchły bardziej od smażenia. Ale smaczne, naprawdę. Mhm. No i tutaj będę wkładała do tych bułek z cebulką, z ketchupem. Nie wierzę, zobaczcie. W ogóle te kiełbasy miały być do leżenia w lodówce i w ogóle nie zostaną. Wojtek na tej oliwie sobie bułeczki jeszcze przysmażył. Maciek zaraz dołączy i wszystkie kiełbasy będą zjedzone. Ja mogłam więcej tych kiełbas kupić. Już się kończą właśnie robić, bo czuł się w airfryerze, także co? Będę na dzisiaj kończyć tutaj w kuchni i zaraz wracam do pracy z powrotem do komputera. Zobaczcie, Wojtek nasypał cebulkę, na to crispy chili w oleju, nakłada. Ole ile? I kiełbacha. I smacznego. No to zajrzyjmy. Pół godziny się robiły, 180 stopni i w połowie czasu obróciłam je. Pięknie wyglądają. No dobrze, na dzisiaj się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego dnia razem ze mną. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie mi serduszko w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki, pa!